Dzień dobry, Joto, witajcie w kolejnym vlogu. Chyba zaskoczenia nie masz, znowu vlog, ale wiem, że vlogi bardzo lubicie i z wielką przyjemnością oglądacie. Co prawda miałam inne plany co do filmu. W niedzielę miałam zaplanowane nagrywki, ale bardzo smutna sytuacja mi plany pozmieniała, ale to wszystko wam opowiem później we vlogu. W każdym razie nie wiem jak u was, ale u nas nie ma wiosny, u nas jest zima, gdzieniegdzie w Irlandii padał śnieg, w Dublinie zapowiadają grad. Czy będzie padał? Nie wiem, zobaczymy. Jest zimno, wieje, leje. Po pracy byliśmy na zakupach w Dansie i w zoologicznym, bo skończył się żwirek. Słuchajcie, z samochodu do marketu, z samochodu do zoologicznego i ja zmarzłam. No jest tak brzydko, tak zimno. Jeszcze tydzień temu do was... oj tam, Irlandia. Tak, no Irlandia. Wiem, że Irlandia. Się nie spodziewam, że tu będzie 30 stopni na plusie, ale kurde, tydzień temu była piękna wiosna. Ja jak skowronek cieszyłam się, że już coraz cieplej, że już ta pogoda brzydka sobie poszła, że temperatura jest wyższa. Nie wiem, czy jest 3 stopnie w dzień. 4, no to naprawdę, o, jeden stopień, już czuję ciepło. Tak mam zimne ręce, że idę pić kawę, którą właśnie zrobił Dominik. Stoję zaraz przy drzwiach balkonowych, słuchajcie, bo jest tak ciemno w mieszkaniu, że to jest najlepsze miejsce, bo jest przynajmniej jasno. Nie wiem, czy słychać, ale Lili atakuje drapak. Przed chwilą atakowała żwirek, bo musieliśmy kupić inny, bo naszego, który my używamy, nie było, więc pokażę wam może zresztą później. W każdym razie Aga zabiera się za kawę. Cześć piękna, cześć. Obwąchałaś nowy żwirek. No i jak może być? No pani w sklepie nam go bardzo polecała, więc kupiliśmy. A jak będzie się pylił, to jutro go odwiozę. Nie, żartuję. Nie ma na razie twojego żwirku, więc musimy... O Jezu, jaki fok, że twojego żwirku nie ma, już dupy wystawiać mi nie musisz. Mam fok. No nie, patrzcie. O ty kocico jedna. Czekaj, przyjdziesz po rybę, zaraz wstawię i ją zjem. Co, Agi, zmieniłaś mi żwirek, teraz myślisz, że będę... A teraz poszła do Dominika. I obserwuję. Patrz co ja mam. Pasek od aparatu. Dajcie znać, czy wasze koty miały taki żwirek. To jest marka Premier I Love My Cat. Oczywiście, że I Love My Cat. Żwirek o zapachu różanym, także będzie pięknie pachniało. Nożyczki, uważaj, żebyś jej wąsa nie przyciął. Pani nam powiedziała w zoologicznym, że w porównaniu do żwirku silikonowego, to ten żwirek tak się szybko nie zużywa jak silikonowy, ponieważ on jak się bryli, to się bryli dość mocno, jest bardzo zbity i nie wyrzuca się go właśnie, nie wyrzuca, nie marnuje się go tak jak właśnie silikonowy. No nie wiem, zobaczymy. Mnie tylko zastanawia, czy nie będzie się przy korzystaniu albo przy wsypywaniu do kuwety nie będzie się pylił. Zaraz się okaże. Zaraz się okaże. Operator, dawaj akcja rozcinanie. Boże, jaki on jest ciężki. Ciężki jest niesamowicie. Dominik do mnie mówił, podnieś go. Nie dałam rady. Ale może go nie trzeba tak dużo sypać, jak... Zaraz muszę poczytać tam z tyłu. Może go nie trzeba tak dużo sypać. Co to, Lili, się dzieje? Folia dla ciebie, zobacz. Ale ona nie lubi takich, wiesz, nie wiem, czy to ją zainteresuje. No i dawaj, test na żywo. Kuboty operatora kontra żwirek. Pyli się? Za mała dziura, operator już do jutra to sypał. Jest w sam raz. Jestem ślepa, ale chyba nie... O, psik na zdrowie, chyba pyli. Jak już Lili kicha, jak już Lili kicha, no czekaj malutka. On też jest drobno zmierzony, a zaraz zobaczymy, czy pachnie. Zanim Lili do kuwety wejdzie, ja powącham. Pachnie, jak ładnie. Pod vlogiem, w którym opowiadałam wam historię, co wydarzyło się na spotkaniu w Dublinie, wiele z was pytało o pomadkę, którą mam na ustach. Miałam na ustach i dzisiaj mam na ustach. To jest pomadka MAC, moja ulubiona. Jest to odcień, może tak, Agi, Captive i wykończenie Satin. Jest przepiękna, uwielbiam ją. Noszę tą pomadkę i jesienią, i wiosną, i zimą, i latem. Naprawdę odcień dla mnie całoroczny. Ja wiem, że ona jest prawie płaska, ale ja ją nakładam aplikatorem, które zamówiłam z chińskiego sklepu. Super się sprawdzają te aplikatory. Także wam polecam. No nie jestem wam w stanie idealnie pokazać tego odcienia, ponieważ no pogoda jest jaka jest, ale jest
cudo, naprawdę jest piękna. Polecam Wam serdecznie. Na początku vloga wspomniałam Wam, że opowiem Wam kolejną historię, bardzo przykrą, ale doszłam do wniosku, że muszę Was poinformować. Dowiedziałam się o tym, co się dzieje na kafeterii. Ja tam nigdy nie zaglądam, ja tam nigdy nie przebywałam, nigdy mnie nie interesowało, co tam się dzieje. Ale też nigdy się nie spodziewałam tego, co przeczytałam w mailu właśnie w niedzielę. Plan na niedzielę był następujący, że się przygotuję i nagram dwa filmy stacjonarne. Wykonując makijaż, dostałam maila, odebrał go akurat Dominik, bo ja nie miałam przy sobie telefonu. Ja się malowałam między łóżkiem a komodą, Dominik siedział akurat przy komputerze, odebrał maila i mówi, chodź, musisz to przeczytać. Przeczytałam to i słuchajcie, nie wiedziałam, co mam powiedzieć, co mam zrobić, jak się mam zachować. I przede wszystkim, czytając maila plus mając screeny, zastanawiałam się, czy ludzie są w stanie się do czegoś takiego posunąć? Są. Ale dzisiaj się skupimy na jednym temacie, a kiedyś przy okazji jakiegoś filmu opowiem Wam o reszcie. W każdym razie, żeby to wszystko dla Was było jasne, to teraz cofniemy się do początku marca tego roku. Na początku marca wraz z Weroniką założyłyśmy kanał, który nazywa się Pushinger. Jeżeli chodzi o kanał, który założyłyśmy, to miał być kanał, o którym ja miałam nie wspominać na YouTubie, nie wspominać na Snapie, nie wspominać na Insta, nie wspominać na Facebooku. W ogóle miałam tego tematu nie poruszać. Jeżeli ktoś z Was by nas znalazł, super, ale ja miałam o tym nie mówić, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że oprócz tego, że przejdą moi widzowie, to ja również na ten kanał naślę troli, a tego nie chciałam, wiedząc, że w większości będą się pojawiać filmy Weroniki. Ona ma mnóstwo pomysłów, ona jest bardzo kreatywna. Ja też zauważyłam, ponieważ ja bardzo dużo projektów DIY wykonywałam z nią w formie zabawy. I ona właśnie przy okazji tego, że robiłyśmy różne rzeczy, bardzo szybko się rozwijała, zrobiła się bardzo kreatywna i to był jej pomysł, żeby założyć ten kanał. I ona właśnie bardzo chce się skupić na tym, żeby wykonywać różne, przeróżne projekty związane ze szkołą, no przeróżne, nie będę Was informować, jeżeli chcecie, to Was odsyłam, możecie ją śledzić i będziecie widzieć, jakie filmy się pojawiają. W każdym razie to był jej pomysł, pomysł mi się bardzo spodobał, przede wszystkim ona jest mądra, kreatywna i bardzo pracowita, naprawdę bardzo pracowita. Dlatego założyłyśmy ten kanał. Z racji tego, że ona nie ma 13 lat, no to ja oczywiście cały czas jej towarzyszę, pomagam ile mogę. Razem z nią planujemy filmy, co będziemy nagrywać i tak dalej, w czym jej muszę pomóc, w czym sobie poradzi sama. Ale Weronika, muszę Wam powiedzieć, że jest tak ambitna, że ona sama potrafi sobie rozpisać, co ma, czego nie ma, co potrzebuje, co musi kupić. Potrafi rozpisać filmy. Ona, zanim założyliśmy kanał, miała już do przodu nagrane 3 filmy. Trzy filmy miała nagrane i do tej pory ma filmy w zapasie. Jest tak bardzo pracowita, dlatego to, co się wydarzyło, bardzo mnie zabolało, bo zdawałam sobie sprawę, ile ona pracy i serca włożyła w projekt, nad którym pracowałyśmy wspólnie, Pushinger. No i słuchajcie, tak jak Wam powiedziałam, ja nie chciałam o tym kanale informować, bo nie chciałam żadnej nagonki na mnie i na Weronikę. Ale okazało się, że byłam w błędzie, że jednak trole szybciej się dowiedziały o tym, że Weronika i ja mamy wspólny kanał, że ona nagrywa. To jeszcze wtedy nie było filmu ze mną, były tylko jej pierwsze początkowe nagrywki. No i zaczął się wysyp, może nie tyle w komentarzach, co wysyp na kafeterii. Ja te wszystkie, nie wiem czy wszystkie, czy tylko część, bo ja nie miałam nie wiadomo ilu screenów, miałam tylko kilka screenów tego, co tam się działo. No i między innymi padły słowa, żeby zgłaszać kanał, bo Weronika jest wykorzystywana do nagrywek. Słuchajcie, jak ja to przeczytałam, to nie wiedziałam co zrobić. Z jednej strony chciałam mieć tą osobę przed sobą i ją po prostu rozszarpać, jak tak mogła napisać, nie wiedząc, ile to dziecko włożyło pracy, ile to dziecko włożyło starań. Jest film, ja Wam podlinkuję na dole, DIY,
który ona nagrywała kilka godzin w piątek, kilka godzin w sobotę i kilka godzin w niedzielę. I ten film ma tylko kilka minut, a pracy ją to kosztowało naprawdę bardzo dużo. Dlatego żal mi się jej zrobiło, wiedząc, że tak bardzo się poświęciła, tak bardzo chciała. A jeszcze tutaj wrócę do tego, że to nie jest pierwszy kanał Weroniki, bo Weronika wcześniej miała założony kanał Świat Weroniki, bawiła się zabawkami, rozpakowywała jajka, ale jakoś tak szybko zaczęła dojrzewać, że te zabawki i te jajka ją przestały interesować. Nikt na niej nie wymuszał nagrywania, przestała nagrywać. Ja się jej kilka razy zapytałam, chcesz spróbować, chcesz wrócić? Nie, ciociu, nie. Jak będę gotowa, to dam ci znać. I słuchajcie, była przerwa, była luka, filmy już nie są publiczne. Kanał jeszcze jest, ale filmy już nie są publiczne, są już nasze prywatne. Tak samo jak konto na YouTube, wrzucała sobie przeróżne zdjęcia. Też zostało konto zlikwidowane, no bo konto nazywało się tak samo na YouTube, na Instagramie jak na YouTubie. A wiadomo, skoro konta już nie ma, nie są cenne filmy, to tak samo nie ma sensu prowadzić konta na Instagramie. No i oprócz tego, że przeczytałam komentarze, że zgłaszamy konto na YouTubie Pushing Girl i konto na Instagramie, bo jest wykorzystywane dziecko, to słuchajcie, nie wiedziałam, co mam zrobić, jak się mam zachować, wiedząc, że jak cokolwiek złego się stanie, czy konto zostanie usunięte, jak ja to wytłumaczę Weronice, co ja powiem Weronice, że złośliwi ludzie zrobili wszystko, żeby dziecko nie mogła nagrywać, a obejrzyjcie sobie film, ona nie robi nic złego, jest wesoła, jest pełna energii, jest uśmiechnięta i za to ją właśnie kocham. Ale doszłam do wniosku, że ze mną film miał się pojawić 2 albo 3 odcinki dopiero w połowie przyszłego tygodnia, chyba tak, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie doszłam do wniosku, że najlepiej będzie, jak ten film, który ma się pojawić ze mną za 3 czy 4 odcinki kolejne, pojawi się jak najszybciej. Więc w niedzielę, zamiast nagrywać swoje filmy, szybko mówię, zastanawiam się, co możemy nagrać. Myślałam jakieś te słodyczy, nie miałam nic w domu. Myślałam jakiś challenge, no ale wiecie, też nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy bitej śmietany, na przykład, żeby Pie Face Challenge nagrać. Więc doszłam do wniosku, że nagramy haul zakupowy, więc torby z zakupami, które były w szafie, wyjęłam, usiadłyśmy, nagrałyśmy wspólny filmik, żeby po prostu, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to żeby ktoś z YouTube'a wiedział, że to nie nagrywa same dziecko, tylko też jestem tutaj obecna ja, czyli osoba pełnoletnia. Nie wiem, co będzie z kanałem, czy zostanie, czy nie. Ja do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej informacji od YouTube'a, czy coś nam grozi, czy nam nie grozi. Mam tutaj na myśli usunięcie konta, bo nic innego. Mam nadzieję, że nie, że wszystko się skończy pozytywnie, że nam nikt nie zaszkodzi. Liczę na to, bardzo na to liczę, że tak to się wszystko poukłada, że Weronika będzie mogła nadal nagrywać, że ja będę mogła dalej nagrywać. Zresztą tak jak wam powiedziałam, ona już ma filmy na zapas nagrane, tylko czekają na to, żeby je złożyć i wrzucić. I ja trzymam mocno kciuki, wy też trzymajcie mocno kciuki za nas, żeby tylko kanał nie został usunięty. Ja teraz się tak uśmiecham, ja się do was teraz uśmiecham, ale uwierzcie mi, że naprawdę mówię to z wielkim żalem i przykrością. I oczywiście, tak jak wam powiedziałam, nie chciałam o tym kanale mówić, ale jak już dowiedziałam, że największe zagrożenie YouTube'a wie, że mamy kanał, to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oficjalnie was o tym poinformować. Także jeżeli tylko macie ochotę, to serdecznie was zapraszam na drugi kanał, link jest pod filmem, bardzo mile widziane, dla motywacji, dla mojej siostrzenicy, która jest bardzo, bardzo pracowitą dziewczynką. Kciuki w górę, komentarze, na pewno się bardzo ucieszy i będziemy sukcesywnie na te komentarze odpowiadać. Także to jest historia na dzisiaj, na pewno nie pierwsza, nie ostatnia. A z tego miejsca również jeszcze chciałam podziękować mojej widzce, która miała wyrzuty sumienia, że mi to wysyła. Kochana, nie masz co mieć wyrzutów sumienia, bo gdyby nie ty, to ja bym nie wiedziała, co się dzieje i co za rogiem na nas czyha. Także na dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie i koniecznie odwiedźcie kanał Pushing Girl. Pa!